Rzeczpospolitej taki artykuł zatytułowany Platforma na wiele lat. I paru kolegów się na mnie tak zaczęło nawet boczyć po tym tekście, niektórzy się nawet próbowali obrazić. Ja w tym tekście stawiałem taką tezę, że Platforma Obywatelska będzie rządziła Polską co najmniej dwie kadencje. No i nawet na jakimś spotkaniu parę dni temu ktoś do mnie mówi tam, dobrze, że pan nie napisał, że przez cztery kadencje. No więc nie, tak daleko się nie posunąłem. Choć przypomnę pani Agato, że jak byłem w zeszłym roku na spotkaniu, promowałem zbiór opowiadań Czarne Bataliony, gdzie dużo jest o Rosji, komunizmie, historii. Zbiór zresztą był nominowany do Nagrody Literackiej Środkowej Angelus. To wtedy na spotkaniach promujących tamtą książkę mówiłem, że Putin zamieni teraz Rosję z eksportera surowców w eksportera niestabilności w różne regiony świata. No i cholera znowu wyszło na to, że się nie pomyliłem, w związku z tym ja stwierdziłem, że już nie będę żadnych prognoz stawiał na żadne tematy, ani o tym, kto ile kadencji będzie rządził, ani jak to się będzie działo, bo mogę trafić. W 2008 roku swoją tezę oparłem na czym? Na tym, że z bardzo bliska jako dziennikarz, komentator pracujący wtedy w Rzeczpospolitej obserwowałem kampanię Platformy, potem bardzo uważnie obserwowałem pierwsze pół roku jej rządów. I bardzo mi się to wszystko razem składało, zarówno to wsparcie medialne, które ona uzyskała, zarówno wsparcie czegoś, co nazywa profesor Andrzej Zbertowicz antyrozwojowymi grupami interesu. To, w jaki sposób po 2005 roku wokół Platformy skupiły się całe siły Polski przedrywinowskiej, tak, które naprawdę wystraszyły się w latach 2005-2007, że ktoś będzie naprawdę zmieniał Polskę, nie tylko mówił o tym, że chce ją zmieniać. Wszystkie te rzeczy plus dosyć duża marketingowa sprawność, wielka przychylność szerokiego frontu medialnego, to były moim zdaniem zwiastuny tego, że Platforma będzie Polską rządziła długo i rzeczywiście się nie pomyliłem, te dwie kadencje nastąpiły. I wtedy zacząłem myśleć o książce o Platformie. Tylko że miała to być trochę inna książka. To miała być właśnie książka o tym, jak to się robi, jak zrobiono kampanię w 2005, w 2007, jak działają te mechanizmy manipulacji medialnej. Zbierałem pomału materiały do tej książki, wydawało mi się, nie śpieszy się, będzie jakaś kolejna kampania, może coś wtedy wydamy. Jak byłem już gotowy do tego, żeby nad nią popracować, to nadszedł rok 2010, wydarzył się Smoleńsk. Po Smoleńsku pomyślałem sobie, że taka książka to nie jest chyba najpilniejsze zadanie, jakie można mieć, że Polacy teraz zajmują się trochę innymi rzeczami, a emocje są generowane przez zupełnie inne kwestie. I szczerze mówiąc, już wtedy myślałem, że tej książki nigdy nie napiszę. A potem przyszedł rok 2014 i Donald Tusk, znany też w niektórych kręgach jako ryży i mściwy, udał się na emigrację zarobkową do Brukseli i pod jego nieobecność, kiedy on był na Saksach, doktor F.P. Szydłowca zabrała się za Platformę i za rząd. No i sprawy zaczęły nagle wyglądać bardzo dziwnie. To znaczy wcześniej przez 7 lat Donald Tusk, który zawsze był mistrzem takich propagandowych gierek, świetnie prowadził grę w uniki. Wrzucał mnóstwo tematów zastępczych do debaty publicznej. Jak trzeba było czymś Polaków i media zająć, to zawsze coś tam mieli wyszykowane. A to powiedzieli, że chcą IPN zlikwidować, a to powiedzieli, że abonament chcą znieść, a to, że jakaś ustawa o in vitro będzie głosowana. Jakieś takie kwestie, które dziwnym trafem bardzo szybko wypychały z pierwszych stron gazet informacje o aferze hazardowej, o innych aferach itd., itd. I Donald Tusk grał w taki oto sposób. Wyciągał taki kontrowersyjny temat. Nawet materializował się niekiedy ten temat w parlamencie w postaci jakiegoś projektu ustawy. Był dyskutowany, trafiał na komisję, wracał spod komisji, gazety pisały, gazety robiły wywiady, nagłaśniały to. Potem Donald Tusk wychodził i mówił, nie, ten projekt jest niedobry, jest potrzebny drugi projekt. No kto pamięta dzisiaj, jak dwa projekty ustawy o in vitro były jednocześnie w PO, taki konserwatywny i taki liberalny, opracowywany przez dwie konkurencyjne grupy. No i media znowu się tym interesowały, grzały, opowiadały, a potem gdzieś to znowu znikało. I efekt był taki, że bardzo się dużo mówiło, a nic się nie robiło w tej kwestii, ale za to dziennikarze mieli ręce pełne roboty, a Platforma mogła mówić, że cały czas coś robi, no przygotowuje, walczy, tutaj zmienia i tak dalej, i tak dalej. Też jak SLD krytykowało ze względów światopoglądowych PO, to oni mówili, no ale no, my chcemy, tu mamy projekty ustaw, tylko wiecie, frakcja konserwatywna w PO nam przeszkadza, no wiecie, nie ma teraz atmosfery w parlamencie, żeby się tym zająć. I tak te tematy wchodziły na agendę, znikały, wchodziły, znikały. Donald Tusk tę grę opanował do perfekcji. Co się stało nagle w roku 2014? Nagle się stało to, że w bardzo szybkim tempie te kontrowersyjne tematy zaczęły być przez Sejm przepychane. I zadałem sobie pytanie, dlaczego? Co się stało? Co takiego się wydarzyło, że nagle Platforma, to co wcześniej było tylko takimi medialnymi zagrywkami, w tej chwili próbuje realizować i nagle in vitro, ustawa o uzgadnianiu płci. Niewiele brakowało, a w maju tego roku
Sejm przegłosowałby ustawę o związkach partnerskich, ale nawet część całej Platformy się zbuntowała. I wtedy premier Kopacz powiedziała, że to będzie jeden z priorytetów w następnej kadencji, oczywiście zakładając, że będzie dalej rządziła. Pomyślałem sobie, że coś za tym się więcej kryje niż tylko poglądy Ewy Kopacz, gdyż Ewa Kopacz nie ma poglądów. Ewa Kopacz, nawet jak ją kiedyś charakteryzował pięknie Anna-Maria Rokita, cytuję te jego słowa, jest stworzeniem całkowicie apolitycznym, które polityki nie rozumie się, na niej nie zna. Więc zacząłem się znowu tej Platformie przyglądać, zastanawiać się nad tym, skąd się te zwroty światopoglądowe wzięły, przypominać sobie, jaka Platforma była kiedyś, jaka była kiedy była zakładana, i postanowiłem się temu wszystkiemu dokładnie przyjrzeć. I tak powstała książka Pozamiatane, jak Platforma Obywatelska porwała Polskę, która jest historią trzech rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze jest historią tych wszystkich zwrotów PO, która kiedyś mówiła, że jest partią ludzi, którzy chcą naprawiać gospodarkę, potem mówiła, że jest partią konserwatywną, potem mówiła, że jest rozsądną partią prawicową, potem mówiła, że jest partią wszystkich Polaków, w której jest miejsce dla rozsądnych lewicowców i rozsądnych prawicowców, a w tej chwili moim zdaniem na naszych oczach zamienia się w coś w rodzaju takiej zachodnioeuropejskiej partii liberalno-lewicowej, to znaczy takiej, która w sferze poglądów gospodarczych jest taką partią balcerowiczowską, petułowsko-lewandowską, a w sferze światopoglądowej jest bardzo posłuszna wszystkim modom narzucanym przez centrum brukselskie, bardzo szybkim, bardzo mocno realizowanym w Unii Europejskiej, tutaj takim projektom jakimś tam genderowo, homoseksualno, mniejszościowo, transpłciowym itd., itd. Więc tym różnym twarzom postanowiłem się uważnie przyjrzeć i tę historię opowiedzieć, tych wszystkich zwrotów. I wtedy nagle odkryłem, że ta opowieść powinna sięgać jeszcze głębiej, bo przecież ludzie, którzy tworzyli PO i ludzie, którzy w tej chwili moim zdaniem nią trzęsą, to znaczy Tusk, Bielecki, Lewandowski, jeszcze parę innych osób, które trzymają się z dala od reflektorów, to są ludzie, którzy nie wzięli się z nich, którzy wcześniej byli w Unii Wolności, a wcześniej byli w Kongresie Liberalno-Demokratycznym. Nawet udało mi się tutaj odnotować właśnie dzięki temu, że w sierpniu jeszcze dopisywałem niektóre fragmenty tej książki, komentarze niektórych socjologów po takiej dużej konwencji w sierpniu wyborczej już prowadzonej przez Ewę Kopacz, kiedy mówili, że no widzimy, że PO zaczyna przypominać trochę stary Kongres Liberalno-Demokratyczny. Przeczytałem to i tak się zaczął sobie mówić, to zaczyna, całą książkę już o tym napisałem. Tam ci ludzie też mieli poglądy. Jak się przyjrzymy temu bardzo uważnie, to taki łuk zobaczymy. Mamy ludzi, którzy mieli, jak to mówiła kiedyś Monika Olejnik, kiedy się jej zapytali, jakie ma pani poglądy polityczne? Ona mówi, ja? Normalne, europejskie. Nie? No więc mieliśmy to KLD, które miało te właśnie poglądy normalne, europejskie. Mieliśmy taki łuk, na szczycie którego były te punkty w 2003, 2004, 2005 roku, kiedy Platforma udawała, że jest partią konserwatywną. I potem długi powrót z powrotem do tego, czym jest w tej chwili. A jak to widzimy po ustawach? Bo ja zawsze mówię, patrzmy na owoce, nie na deklaracje. Nie słuchajmy tego, co mówią politycy. Patrzmy, jakie ustawy wprowadzają, patrzmy, jakie przegłosowują, patrzmy, jakie te ustawy przynoszą efekty. To jest tak naprawdę jedyna metoda badania polityki w Polsce, ponieważ o tym, co dzieje się wewnątrz partii, my wiemy bardzo niewiele. I ja mówię w tej chwili nie tylko o Platformie Obywatelskiej. Bo owszem, jest w mediach dużo przecieków, które z reguły są spinowane przez jakieś grupy wewnątrz tych partii, po to, żeby uzyskać jakiś efekt. Spin doktorzy jednej i drugiej partii podpuszczają dziennikarzy, wrzucają jakieś temaciki, zwracają na coś uwagę, podrzucają materiały i tematy są kreowane. Mnóstwo jest takich trzeciorzędnych newsów o tym, że ktoś o kimś coś powiedział, albo że kogoś obraził, potem się kogoś zaprasza do telewizji, żeby obraził tamtego, co jego obraził i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nie ma znaczenia. Ale proszę zauważyć, że jeśli chodzi o rzeczy naprawdę ważne w polskiej polityce, to partie potrafią do samego końca trzymać się w tajemnicy. Chociaż Donald Tusk dużo wcześniej już wiedział o tym, że nie będzie kandydował na prezydenta, ta informacja nigdzie nie wypłynęła. Do momentu, kiedy on ogłosił, że tak ma być, ta informacja była przygotowana w tajemnicy. W związku z tym, jak mi ktoś mówi, że partie w Polsce ciekną jak sito, to ja mówię, okej, okay, w pewnych kwestiach ciekną, ale w pewnych kwestiach, które są tak naprawdę ważne, nie. Co oznacza, że jeśli chcemy rozgryźć, jakie są prawdziwe motywacje i prawdziwe efekty pracy tych polityków naszych, rozmaitych, musimy zastosować trochę inną metodę. Zbierając materiały do tej książki, ja w ogóle użyłem takiej zasady, której używa mój ulubiony autor książek historycznych, Wiktor Suworow. On pisze książki, w których właściwie nie ujawnia żadnych jakichś nowych, sensacyjnych, tajnych dokumentów. Przekupuje się przez powszechnie dostępne materiały historyczne i zwraca uwagę na niekonsekwencje, zwraca uwagę na fakty, które były pominięte, albo których wcześniej ktoś nie porównał z innymi faktami. I nagle się z tych historii układają inne, bardzo ciekawe, nowe historie.
Bardzo żałuję, że Sławek Cęckiewicz, który w 2011 roku pisał biografię Donalda Tuska, nie ukończył tej książki. Napisał 120 stron, jak mi tłumaczył, co zresztą zacytowałem w książce, bo na potrzeby jej też przeprowadziłem kilka rozmów z politykami i historykami. Mówi, że zrezygnował z tej książki, bo nie miał klucza do Donalda Tuska. Jest to człowiek tak obły, tak nijaki, tak dziwnie jednocześnie skuteczny, ale wycofany, że właściwie oni szukali, bo jeszcze miał dwóch współautorów, szukali jakiegoś uchwytu, jakiegoś lewaka, jakby go tutaj złapać, jakąś tezę postawić soczystą na temat Donalda Tuska. I mówi, no nie udało im się, po prostu im się nie udało. To mi się od razu przypomniało, jak w Niemczech się za czasów rządów Gerharda Schrödera denerwowali dziennikarze i mówili, że nie da się go porządnie skrytykować, bo nie da się budynia przycisnąć do ściany. Więc odnoszę wrażenie, że z Donaldem Tuskiem jest bardzo podobna historia. Co nie zmienia faktu, że udało mi się troszkę o Donaldzie Tusku też rzeczy, myślę, nieoczekiwanych dowiedzieć. Na przykład znalazłem taką bardzo obszerną ankietę, którą Donald Tusk wypełnił w 1993 roku na potrzeby badania prowadzonego przez Polską Akademię Nauk. Przygotowała taką wielką publikację o polskich posłach, partiach politycznych i ich poglądach na Polaków, świat, politykę. Ja bardzo ufam tym wypowiedziom z tego prostego powodu, że jak mówię, ankieta była anonimowa. Donald Tusk nie zakładał tych wszystkich filtrów, które zwykle się zakłada na swoje wypowiedzi, kiedy się rozmawia z dziennikarzami. Mówił bardzo ciekawe rzeczy. Mówił na przykład, że w polityce jedynym kryterium, które go interesuje, jest skuteczność. Nie ma innych kryteriów. Że Margaret Thatcher była wielkim politykiem, Lech Wałęsa jest wielkim politykiem i Gomułka też był wielkim politykiem, bo byli skuteczni. Jakby byli nieskuteczni, to by byli słabymi politykami. Pytany o rolę moralności w polityce mówił, że nie ma żadnej, że polityka nie ma żadnej funkcji wychowawczej. Pytany o to, co będzie teraz z polską tożsamością, jak się będzie zmieniała po transformacji ustrojowej, mówił, nie ma tożsamości żadnej, wspólnoty nie ma. Są jednostki. Jednostki mają interesy, dbają o swoje interesy. Pytany o to, co jest największym zagrożeniem dla polskich reform, mówił, związki zawodowe i roszczeniowa postawa ludzi, którzy sobie nie dają rady w nowym ustroju. Mnie to wszystko bardzo mocno przypomina równo to, co mówili później politycy Unii Demokratycznej i reformatorzy z Poznaku Balcerowicza, ale też mi to w bardzo dużym stopniu przypomina to, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej. A takie obszerne wystąpienia Donalda Tuska na temat właśnie tego, jak to szkodliwe w polityce są wielkie idee, charyzmatyczne osobowości i element moralny, no to jest właściwie manifest Tuska roku 2007. Tu się bardzo niewiele zmieniło. To nie jest tak, że coś zupełnie nowego razem z Platformą się na polskiej scenie pojawiło. Zresztą też poświęcam w pewnym momencie temu trochę miejsca. Jak my się łatwo wszyscy dawaliśmy nabierać na różne sprawy. Jest rok 2001, powstaje sobie nowa partia. Wróciłem do gazet z tamtego okresu. We wszystkich, Wyborcza, Polityka, Gazeta Polska, różnych opcji są wielkie tytuły, wielkie artykuły, reportaże o tym, że nowa jakość się pojawia na polskiej scenie politycznej. Jaka nowa jakość? Trzech tenorów. Maciej Płażyński, sympatyczny, aczkolwiek bez charyzmy, ale polityczny weteran. W dodatku symbol chaotycznych rządów AWS-u, który był bardzo istotną postacią. Donald Tusk, człowiek, który organizował nocną zmianę, liczył głosy, tak, panowie, policzmy głosy, kumpel Waldka Pawlaka i długo by jeszcze opowiadać. I Andrzej Olechowski, kadrowy oficer Służby Bezpieczeństwa. No bo tak się to nazywa, przepraszam, wywiad i kontrwywiad to była część Służby Bezpieczeństwa. Oni dzisiaj się strasznie oburzają, jak my ich nazywamy SBK-ami, ale panowie, którzy jeździli na placówkę do Genewy, czy gdzieś tam indziej, albo rozpracowywali amerykańskich szpionów w Polsce, to oni niezależnie od tego, że mieli przynależność taką, że są w wywiadzie czy kontrwywiadzie, to składali dokładnie taką samą przysięgę na wierność PRL, jak zwykły szeregowy SBK, który gdzieś tam w Kielcach tropił opozycję. Także to byli zwykli SBC. Więc mamy byłego SBK, byłego prominenta AWS-u i byłego współtwórcę nocnej zmiany. I w ten sposób nagle ma to udane nam razem stworzyć nową jakość. No jak? No ale jakoś bardzo wielu na tą nową jakość naprawdę. Znaczy, wtedy to jeszcze nie bardzo, bo sondaże przez ładnych parę lat Platformie dawały 7, 9, 12, 10%. Ale potem coraz więcej ludzi zaczęło się na to nabierać. Kiedy się zaczęło na to coraz więcej ludzi nabierać? O tym też w dużym stopniu jest ta książka. Ano wtedy, kiedy było już widać, że rządy SLD dobiegną końca w okrutnej niesławie, że się kompromitują coraz bardziej rok po roku, że nie pomaga wymiana premierów. I czego uczyła wtedy polskich polityków historia? Może to wyhamło się tak za chwilę, ale po prawo
jest rząd postkomunistyczny, po nim jest rząd solidarnościowy, po nim jest rząd postkomunistyczny. Było jasne, że w roku 2005, kiedy dobiegną końca rządy SLD, wahadło się wychyli w drugą stronę. I co było teraz najważniejsze dla polityków postsolidarnościowych? No, żeby to ich ugrupowanie było tym, na które ta wskazówka znowu pokaże. Donald Tusk był przekonany do samego końca, do podwójnie przegranych wyborów w 2005 roku, że to on i Platforma Obywatelska będą tym ugrupowaniem, które owo wahadło wskaże. I po to, żeby te wybory wygrać, konkurował wtedy z Prawem i Sprawiedliwością na to, jak bardzo jest reformatorski, jak bardzo chce Polskę zmieniać. Rokita krzyczał Nicea albo śmierć. Politycy PO mówili o tym, że trzeba szarpnąć cugle, że trzeba czwartą RP budować. Przecież to profesor Śpiewak mówił o budowaniu czwartej RP pierwszy, nie Jarosław Kaczyński. Więc ta licytacja trwała. No ale potem się wydarzyła taka rzecz, że w roku 2005, kiedy się nosiło wielką zmianę, bo to było wtedy modne, podobnie zresztą jak w 2015 roku w czasie kampanii prezydenckiej nosiło się antysystemowość. Wszyscy chcieli być antysystemowi. Nawet Bronisław Komorowski między pierwszą a drugą turą był naczelnym antysystemowcem, przecież zauważmy. Okazało się, że Polacy wybrali inną partię do reprezentowania zmiany. I to była rzecz bardzo niebezpieczna dla Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Ano dlatego, że rozmiar klęski SLD był olbrzymi i wyglądało na to, że SLD bardzo długo się z tej klęski nie podniesie. Co oznaczało, że w momencie, kiedy już zostanie ustalone, kto jest prawdziwym obozem zmiany, to będzie on rządził długo i szczęśliwie, szczególnie, że nadchodziła fala pieniędzy z Unii Europejskiej do dzielenia. Myślę, że gdyby PiS wtedy utrzymał się u władzy, to rządziłby też dwie kadencje, tak mi się wydaje. No i co to oznaczało? Że skoro Polacy pokazali, że to nie PO ma być tą partią, która ma tym wszystkim zarządzać, to długie, długie lata w marginalizacji, być może rozpad partii, być może rola wiecznej opozycji, albo w każdym razie opozycji na bardzo, bardzo długo, coś trzeba było zrobić. Donald Tusk uświadomił sobie wtedy, że jest realna groźba, że przez kolejną dekadę nic nie będzie w polityce znaczył, jego partia też nie będzie nic znaczyła. I tak się zaczęła ta totalna wojna z Prawem i Sprawiedliwością. Wojna zresztą toczona na dwóch frontach jednocześnie, no bo cały czas trzeba było pilnować, żeby rozbita lewica gdzieś tam sobie w koncie siedziała i nie próbowała odbudować swojego wizerunku jako wiarygodnej alternatywy dla rządów postsolidarnościowych. Ale jednocześnie głównym wrogiem oczywiście musiało być Prawo i Sprawiedliwość. I musiała być to wojna na wyniszczenie prowadzona do totalnego zwycięstwa Platformy. I PO odniosła to totalne zwycięstwo. Zwyciężyła w wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, ponownie samorządowych, ponownie parlamentarnych, w tak zwanym międzyczasie dwa razy wyborach do Europarlamentu i porwała Polskę. Trzy znaczenia są tego słowa w podtytule mojej książki. No, na pewno porwała za sobą. Partia, która z tak wielką przewagą, z tak wielką czułą głosu wygrywa wybory w 2007 roku, porwała za sobą wielu Polaków. Jednocześnie porwała na kawałki, bo bardzo podzieliła Polaków, bo ta logika wojny polsko-polskiej narzucona przez PO strasznie Polaków ze sobą skłóciła. No i jest jeszcze trzecie znaczenie słowa porwała. Porwała, to znaczy zawłaszczyła, tak jak kidnapper coś porywa. No, Platforma sobie wzięła tą Polskę po prostu. I dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy nie ma takiej instytucji publicznej, nie ma takiego urzędu, nie ma takiej spółki, która zależy od samorządowych czy rządowych pieniędzy, która nie zależałaby, nie byłaby zawłaszczona przez PO i koalicjanta z PSL. Wtedy Platforma udawała, że jest partią prawicową. Było to bardzo potrzebne. Donald Tusk powiedział wprost w 2006 roku na posiedzeniu Rady Krajowej PO, że przez najbliższe 10-15 lat żadna partia lewicowa nie będzie rządziła Polską, dlatego musimy udawać partię prawicową. Proste. Proste. Tak to właśnie zostało zrobione. Tym, którzy chcieliby się przyjrzeć temu, jak wielka była rozpiętość tych zwrotów światopoglądowych, polecam dwie deklaracje, które opisuję w tej książce. Jedna to jest deklaracja jeszcze Kongresu Liberalno-Demokratycznego z 1992 roku, tak zwana deklaracja Sobieszewska. W 1992 roku była taka sytuacja, że Kongres Liberalno-Demokratyczny nawet miał swoje skrzydło konserwatywne. To jest niesamowite, ludzie tego nie pamiętają. Przywódcą tego skrzydła był Lech Marzewski, który z hukiem z partii ze swoimi zwolennikami wyszedł. Po tym, jak w 1992 roku w Sobieszewie przyjęto taką deklarację, która była bardzo radykalna światopoglądowo. Jeśli chodzi o wszelkie dokumenty programowe przyjęte kiedykolwiek przez postsolidarnościowe ugrupowania, to była deklaracja, która szła najbardziej na lewo. Mnóstwo tam było rzeczy o liberalizacji aborcji, o kłopotach z Kościołem, które rzekomo mamy w Polsce itd., itd. Złośliwcy wtedy formułowali takie zdania, że politycy kongresu jeżdżą teraz po Polsce jako, jak to mówi,
Z kagankiem oświaty seksualnej jeżdżą po Polsce politycy KLD. Marzewski odszedł, a deklarację z Olszewską pisali Grubiński z Lewandowskim. To jest też bardzo ciekawa historia. A druga deklaracja to jest deklaracja, deklaracja krakowska, którą w 2003 roku ci sami ludzie w dużym stopniu przyjęli na Wawelu, pod Wawelem w Krakowie, na wyjazdowym posiedzeniu klubu Platformy Obywatelskiej. I to jest zbyt piękny dokument, żeby go streszczał, więc oczywiście go tak przeczytam. Klub Poselski Platformy Obywatelskiej, zebrany w dniu 18 maja 2003 roku w Krakowie, pragnie zamanifestować w dawnej stolicy Polski swoją wolę i wiarę we wprowadzenie naszej ojczyzny do Unii Europejskiej. Traktujemy ten akt jako wypełnienie patriotycznego testamentu polskich powstańców, legionistów, akorców i ludzi Solidarności. Jako dokończenie wielowiekowego procesu prowadzącego Polskę ku jedności z chrześcijańskimi narodami zachodniej Europy. Zarazem my, ludzie Platformy Obywatelskiej, zobowiązujemy się publicznie, że od pierwszego dnia polskiej obecności w Unii Europejskiej będziemy z determinacją walczyć o wypełnienie najważniejszych polskich interesów państwowych i narodowych w Europie. 1. Będziemy walczyć o pełne prawa w Europie dla polskiej tożsamości narodowej, o obecność polskiego języka i równoprawne traktowanie Polski i Polaków przez inne narody Europy. 2. Będziemy zabiegać o rozwój i obecność w Europie polskiej kultury i literatury. 3. Będziemy bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju, bo tych wartości szczególnie potrzebuje współczesna Europa. 4. Będziemy walczyć o interesy gospodarcze polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i polskich rolników. 5. Będziemy zabiegać o polityczną i gospodarczą atlantycką solidarność Zjednoczonej Europy i Ameryki, u podnóża Wawelu, gdzie złożone są szczątki naszych królów i wieszczów, przysięgamy wszystkim Polakom, że od tych zasad nigdy nie odstąpimy. No to jest największa buda. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej na zasadzie proponuje się sprawdzić w 2013 roku w klubie bardzo wiele zaskakujących nazwisk Państwo znajdziecie podpisanych pod tą deklaracją. No piękna historia. Tak daleko szła ta przebieranka. Tak daleko szła ta przebieranka, w ramach której Donald Tusk odkrył nagle, że musi wziąć ślub kościelny ze swoją żoną. Mało kto pamięta, ale idolka polityczna Tuska, czyli Angela Merkel, też tego czasu brała właśnie po latach ze względów koniunkturalnych, politycznych ślub również kościelne. Także bardzo ciekawe są te historie. Ale opowieść o tym, jak się ideowo zmieniała Platforma i co z tego wynikło, a moim zdaniem wynikło bardzo dużo. Gdyby w 2005 roku powstała koalicja PO-PiS, naprawdę wielki rząd wspólny ugrupowań postsolidarnościowych, to wszystkie głośne, hałaśliwe, lewackie pomysły na długie lata znalazłyby się w totalnej izolacji. Gdzieś tam być może jacyś pogrobowcy SLD by je podnosili. Może próbowałaby jakaś tęczowa lewica powstawać, ale to byłyby hałaśliwe ekstremizmy. I przez długie lata i kolejne kadencje w ogóle te tematy nie byłyby w Polsce dyskutowane. Ale ponieważ do tego nie doszło, i ponieważ potem PO się pozycjonowała w kontrze do PiS-u, w kontrze w ogóle do wszystkich rzeczy konserwatywnych, patriotycznych, nie od początku, ale później tak, no to w myśl zasady pokaż mi twojego wroga, to powiem ci, kim jesteś, to ona się też bardzo ładnie zredefiniowała. I efekt tego jest taki, że to przesunięcie w lewo Platformy Obywatelskiej, najbardziej wpływowej polskiej formacji w ostatnich 10 latach na polskim rynku, całą polską scenę polityczną i cały polski dyskurs przede wszystkim skutecznie przesunęły na lewo. Ekscesy Palikota, gwałtowne zwroty polityków PO w lewą stronę, wprowadzenie tych wszystkich małpowanych, idiotycznych mód zachodnich, właśnie obyczajowych, to nagle stało się w Polsce normą. O to się wszyscy spierają, to jest dyskutowane, nagle to jest pokazywane, wskazywane przez polityków pokojowy wykopacz jako kwestie, które interesują miliony ludzi, trzeba się nimi zajmować. Gdyby powstała koalicja Wielka Postsolidarnościowa w 2005 roku, to by się nie wydarzyło. I to jest takie dodatkowe znaczenie tego sformułowania, jak Platforma porwała Polskę. Ona ją po prostu mocno w lewo przesunęła. Zobaczymy, na ile uda nam się wygenerować impuls, który będzie szedł w drugą stronę. Tu oczywiście wybór nowego prezydenta jest bardzo znaczący i może tę zmianę próbować nawet nie tylko opóźnić, ale może spróbować ją odkręcić w jakiś sposób. Ale nie tylko o meandrach światopoglądowych jest to opowieść, jest to także opowieść o samej Platformie i o tym, jak myśmy sobie dali wmówić,
różnego rodzaju bzdury, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj w Kurierze Szczecińskim ukazał się wywiad na temat tej książki, którego udzieliłem kilka dni temu Alanowi Sasinowskiemu. Jego tytuł jest bardzo znaczący i brzmi tak. Starzy nachapani z małych ośrodków. No, nam się tak mówiło, że to są młodzi wykształceni z wielkich miast. Tak guzik, prawda. Raz udało się Platformie w 2007 roku rzeczywiście wygenerować taki wielki impuls, że dużo młodych ludzi poszło na nią zagłosować. W sensie, że to była naprawdę znacząca bardzo przewaga w tej grupie. To byli w większości ludzie, którzy wcześniej nigdy nie głosowali, których się udało zagonić do urn na dwa sposoby. Po pierwsze tym, że się udało wykreować wizerunek obciachowej władzy dyktatorskiej, przeciwko której trzeba się przeciwstawić, a naprawdę młodych nie trzeba specjalnie namawiać do tego, żeby protestowali przeciwko władzy, która jest pokazywana jako opresyjna. Ja się o tym przekonała w tym roku. Bo w tej chwili w grupie młodych ludzi ma najgorsze notowania ze wszystkich grup. No a drugi impuls to była ta akcja. 1,5 miliona ludzi podjęło decyzję o tym, że pójdzie zagłosować i jak zagłosuje pod wpływem akcji iść na wybory zmień kraj. Ta akcja miała też podłoże, że tak powiem, no, Fundacja Adenauera prowadziła, Jurek Owsiak prowadził tę akcję, Gazeta Wyborcza promowała i tak dalej, i tak dalej. Więc forum bardzo robicie tak rozwoju tam i czegoś tam jeszcze. Masa jest takich rzeczy, które nam pomawiano, że są tożsame z platformami, ale one są nieprawdziwe. Znalazłem taką bardzo ciekawą analizę portretów typowych działaczy platformy średniego szczebla. Obszerna, wielka, wielotysięczna ankieta przeprowadzona przez badaczy belgijskich i polskich w 2008 roku. No i się nagle okazało, że taki przeciętny działacz Platformy Obywatelskiej, to wcale nie jest młody i z wielkiego miasta, tylko ma 50 lat, żyje przeważająca większość z nich z polityki. To znaczy tak, jest albo radnym, albo posłem, albo europosłem, albo prezydentem miasta, albo wiceprezydentem, albo wójtem, albo szefem wydziału w urzędzie miasta, albo szefem spółki komunalnej, albo zastępcą szefa spółki komunalnej i tak dalej, i tak dalej. Co? Żyje z naszych pieniędzy. I wcale nie mieszka w wielkim mieście, tylko mieszka w mieście, które ma 20-50 tysięcy mieszkańców. Także no, tak. Starzy nachapani z małych ośrodków. Starzy nachapani z małych ośrodków, a nie jakaś nowa formacja wielkiej zmiany. Jak oni nam to przez te 10 lat wymawiali, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja powiem więcej, zaraz Państwu powiem, jak wszyscy jesteśmy głupi, a najgłupsi dziennikarze i politolodzy. Jest wynik wspaniałych badań przeprowadzonych w 2005 roku latem w Nowym Targu przez socjologów z Warszawy, którzy przyjechali i postanowili się zapytać, co w takim zwykłym powiecie myślą ludzie o politykach i polityce. Pytanie o Platformę Obywatelską, ankietowani mówili tak. Panie, to liberały, złodzieje, rozkradną, wszystko sprywatyzują. Ja tak czytałem wyniki tych badań po latach opublikowanych w 2009 roku. Myślałem sobie, jak to jest możliwe, że rzeczy, które tacy zwykli prości górale z Nowego Targu w 2005 roku, jeszcze przed wyborami widzieli bardzo wyraźnie, to one nagle przez następnych 10 lat nie były przez nikogo zauważane, a już najmniej były zauważane przez tych, którzy powinni. Przez badaczy, politologów, dziennikarzy, którzy piszą o polityce i tak dalej, i tak dalej. To nam pokazuje w ogóle skalę tego przemysłu manipulacji, tych nacisków, tego matrixu, w którym myśmy zostali pozamykani. Rok 2011. Wyciekają informacje z bazy danych Platformy wszystkich członków, tak? 40 parę tysięcy ankiet osobowych. Złośliwi, podli dziennikarze zaglądają, co odkrywają. 1/3 członków PO ma wykształcenie podstawowe. Tak samo, kiedy patrzy się na przeszłość na przykład lokalnych baronów Platformy, prezydentów miast z Platformy, tych różnych właśnie takich poukrywanych gdzieś na dole cwaniaczków, którzy żyją z naszych pieniędzy, to się okazuje, że to tacy właśnie też weterani. Oni w większości KLD mieli na samym początku, potem zwykle epizod z Unii Wolności. My już tego nie pamiętamy, no, ale tak właśnie było. Włodzimierz Karpiński, poprzedni minister skarbu, stary działacz KLD. Nowy minister skarbu, Andrzej Czerwiński, stary działacz KLD. Mirosław Drzewiecki, weteran KLD, Paweł Grubiński, weteran KLD i tak dalej, i tak dalej. Można Sławomir Nowak, Grzegorz Schetyna. Wszystko chłopaki ze Starego Kongresu Liberalno-Demokratycznego. A oni, to jest ta widoczna główka, a są jeszcze tacy, którzy siedzieli cały czas w cieniu i kręcili prawdziwe lody. Na przykład Krzysztof Kilian, który ostatnio zasłynął parę miesięcy temu, jak jakąś miał gigantyczną odprawę dostać z jednej spółek Skarbu Państwa. Ale przecież
9 milionów. A facet, który w połowie lat 90. był wiceministrem łączności, rozdzielał pierwsze koncesje. Opisuje w tej książce na przykład fenomen czegoś takiego jak rada gospodarcza przy premierze. Niestety nie ma co szukać w jakichś oficjalnych dokumentach informacji na temat tego, co to jest i jak funkcjonuje, bo to nie jest żaden organ konstytucyjny, żaden organ rządowy. Pierwszym szefem przy pierwszej i drugiej kadencji Donalda Tuska Rady Gospodarczej przy premierze był Jan Krzysztof Bielecki. Bardzo szczegółowo to, po co została powołana Rada Gospodarcza, opisuje Janusz Balikot w książce Kulisy Platformy. Mianowicie tam załatwiano takie rzeczy jak na co, jakie mają być podatki, jaką akcyzę wprowadzić, co poszerzyć, jaka ma być obsada spółek Skarbu Państwa personalna, co prywatyzujemy i w jakiej kolejności i z czyim udziałem. Ponieważ nie jest to żadne ciało, że tak powiem, umocowane w jakichś regulaminach rządowych, no to po nim nic nie zostało na papierze. Nie mamy relacji z jego spotkań, nie wiemy, kto się z nim spotykał. Nie mamy książki księgi wyjść, tak jak do kancelarii premiera czy do prezydenta. A tam to wszystko się działo. I Balikot mówi wprost, to było tak, że Donald wiedział po doświadczeniach rządów SLD, że on od tego wszystkiego musi się trzymać z daleka. Wizerunek Donalda Tuska, głównego srebra rodowego Platformy Obywatelskiej, zawsze musi być nieskazitelny, a brudną robotę gdzieś w cieniu, za zasłoną, za kurtyną niech wykonują inni. I tę robotę wykonywał Jan Krzysztof Bielecki, który wszystkie te deale biznesowe w imieniu PO dowijał. Co się stało, kiedy Tusk wyjechał na emigrację zarobkową, a Bielecki przestał być szefem Rady Gospodarczej? Janusz Lewandowski został szefem Rady Gospodarczej. To naprawdę jest wąski krąg ludzi, którzy znają się od bardzo dawna i którzy mają takie, a nie inne poglądy, takich, a nie innych przyjaciół, takie, a nie inne interesy. No i też nie są to młodzi reformatorzy, którzy tutaj chcieliby jako nowa jakość w polskiej polityce zaistnieć i Polskę jakoś bardzo pięknie zmienić. Także o tej ciągłości owego jądra decyzyjnego w Platformie Obywatelskiej, później, a wcześniej w KLD i przez chwilę współtwórców, współwłaścicieli Unii Wolności, ta książka też opowiada. Sławek Cęckiewicz napisał bardzo piękną, bardzo mu dziękuję, w najbliższy poniedziałek w Co Rzeczy się ukaże, wielką recenzję tej książki i zwrócił uwagę na to, że opowieść o Platformie i o tych wszystkich sztuczkach i kłamstwach i manipulacjach to jest jednocześnie opowieść o debacie publicznej w Polsce. Rzeczywiście, o tym jak ona jest skrzywiona, no bo nie dałoby się nam przez te 10 lat tych wszystkich, przepraszam, pierdół do głowy wkładać, gdyby ta debata była normalna, gdyby była równowaga na rynku medialnym, gdyby ci, którzy są graczami medialnymi, nie byli jednocześnie utajonymi politykami i tak dalej, i tak dalej. Gdyby też oczywiście i obywatelskość Polaków trochę inaczej wyglądała, ale to już jest temat na inną dyskusję, bo na to się bardzo wierzę.